Ciekawy problem kierowcy zawodowego, któremu sąd wyrokiem zabrał wprawdzie kategorię B prawa jazdy, ale z łaskawości swojej pozostawił C, D oraz E do C. I czy jest jakaś szansa na powrót tego człowieka do pracy, no jako właśnie kierowcy zawodowego? Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki, jestem specjalistą medycyny transportu z Wrocławia i opowiem Ci dramatyczną historię internauty przekazaną mi w sumie przez jego córkę. Tata ma zatrzymane prawo jazdy kategorii B na okres 2 lat za jazdę po alkoholu, ale zostawione przez sąd zostały mu kategorie C, D i E, czyli zawodowe. Przeszedł już wszystkie potrzebne badania, jest wieloletnim kierowcą zawodowym, ale przy składaniu dokumentów o wydanie nowego prawa jazdy bez tej kategorii B dowiedział się niespodziewanie, że być może bez tej kategorii B nie będzie mógł korzystać z tych kategorii C, D, E z powodu nowych przepisów. No, jak to zadziała w tym przypadku? Jeżeli jest starszym kierowcą, to być może pamięta, że kiedyś można było jeździć mając tylko prawo jazdy C lub D i w ogóle nie mając prawa jazdy czy prawka na pojazdy osobowe. Ja osobiście znam taką sytuację z wojska. No, brano młodych ludzi na kurs gdzieś do Ostródy, do Grudziądza, nauczono jeździć jakimś starem. Potem zdawał kategorię C, otrzymywał takie prawko, pojeździł trochę w wojsku, wychodził do cywila. No, z różnych względów prawka na kategorię B nie robił, no ale C z wojska mu zostało, prawda? Sam też pamiętam, że na przykład w jakiejś odległej przeszłości mój dobry ziomek, jadąc wypity ciężarówką, stracił prawko zawodowe, no ale sąd mu zabrał zawodowe, ale osobówką sobie mógł jeździć. No niestety, dobre rzeczy się szybko kończą, te złe ciągną się jak smród po gaciach i od pewnego czasu warunkiem ustawowym, a zacytuję tutaj artykuł 11 ustawy o kierujących pojazdami, ale w poprzednim prawie o ruchu drogowym, w kodeksie drogowym była podobna jakaś norma prawna i cytuję ustęp 4, dokładnie trochę bełkotu prawnego. Dodatkowym warunkiem wydania prawa jazdy kategorii C1, CD1, D jest spełnienie wymagań, o których mowa w ustępie 1, punkt 3 i 4, określonych dla prawa jazdy kategorii B, czyli jest nawiązanie do prawa jazdy kategorii B, a w zasadzie do wymagań prawa jazdy kategorii B. I te punkty 3 i 4 są to. Punkt 3. Odbycie szkolenia wymaganego do uzyskania prawa jazdy danej kategorii. I punkt 4. Zdanie egzaminu państwowego wymaganego do uzyskania prawa jazdy odpowiedniej kategorii. Czyli tak, z ustawowego na polski, musisz mieć po prostu kategorię B. No nie masz wyjścia. Smutna sprawa, ale sądy polskie często wydawały, wydają i będą wydawać takie kuriozalne wyroki, pewnie nie tylko w sprawach prawa jazdy, no ale w tym przypadku prawka, sprawa opierała się z reguły, czy opiera się o Wydział Komunikacji, gdzie przepisy jednak są znane, a kierowca będąc pełen nadziei dostanie totalnego szoku, jak tenżeż tata internautki. Moje prywatne zdanie, nie wydaje mi się, że te sądy informują Wydział Komunikacji o zastrzeżeniach do swoich wyroków, no poza tym właściwym, tą właściwą częścią, esencją zabierającą Ci właściwy dokument. Nawet jeżeli informują, to urzędnik i tak musi być praworządny, musi przestrzegać ustawy, czyli chcesz czy nie chcesz, prawka nie dostaniesz. Oczywiście możesz się odwoływać na berdyczów, ale wątpię, czy tam ktoś Cię będzie słuchał. Tak więc, jeszcze raz powtarzam, w mojej opinii nie masz możliwości jazdy ciężarówką lub autobusem bez posiadania uprawnień na kategorię B. Iskierka nadziei, ponieważ w Polsce wszystko jest możliwe, nie tylko w Rosji i być może znasz przypadek, gdzie ktoś w jakiś sposób odzyskał zdolność do pracy za kółkiem, ale mając zabrane prawo jazdy kategorii B, to koniecznie oczywiście skomentuj to pod tym filmem, są tam komentarze. No, być może jest jakaś luka prawna, o której ja nie wiem, jakiś kuriozalny wyrok. No, nie jestem tu zwolennikiem niekarania tych, co jeździli po pijaku,
ale być może ludzką rzeczą jest mylić i stworzy to jakąś furtkę dla tych, którzy popełnili ten idiotyczny błąd. Natomiast jeżeli to wideo Ci się podobało, daj oczywiście lajka, daj kciuka. Tam gdzieś poniżej są te lajki, kciuki. Jeżeli w czymś Ci pomogło, to podziel się z nim na Facebooku, na Google+, na jakimś swoim forum. I ostatnie takie zapytanie do Ciebie. Czy uważasz, że taki totalny zakaz wykonywania zawodu dla złapanych przypadkowo za jazdę po pijaku jest słuszny? No, czy jednak powinni dostać jakąś szansę? Czy każemy wszystkich, niech odpokutuje do bólu, nie stwarza zagrożenia? Czy może no, jest jakaś sytuacja, że powinni dostać szansę? Mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia, lekarz specjalista medycyny transportu. I do zobaczenia, do widzenia w następnym filmie.